serdecznie. Przeniosę Państwa w nieco odległy obszar Polski, na Dolny Śląsk. Mówiąc o Dolnym Śląsku, tyglu naszym kulturowym, nie można pominąć faktu, że również mamy tygiel drewnianej architektury ludowej, bo oprócz domów przysłupowych, o których dzisiaj będę chciała Państwu opowiedzieć, mamy tam również domy szachulcowe, które jeszcze nikt nie policzył, domy podcieniowe, które u Was występują, również domy tyrolskie, które występują w okolicach Jeleniej Góry i masę domów sudeckich charakterystycznych dla ziemi kłodzkiej. Ja dzisiaj opowiem Państwu o domach przysłupowych. Dziś jest to obszar o krainie historycznych Łużyc. Jest to obszar na trójstyku Polski, Czech i Niemiec. My mamy tych domów około 19 tysięcy na tym terenie, z czego największa liczba, to jest 13 tysięcy, znajduje się po czeskiej stronie, ponad 6,5 tysiąca po niemieckiej stronie. Po polskiej stronie zaledwie zostało nam 600 sztuk. To jest liczba, która wynika z inwentaryzacji, którą żeśmy robili w 2014 roku. Najwięcej domów przysłupowych po polskiej stronie znajduje się w tak zwanym worku turuszowskim. Tutaj ostatnio o Turowie dużo słyszymy w telewizji. I druga część, czyli pozostałych 300 domów, jest rozproszona w terenie, czyli w powiatach lubański, lwówecki, bolesławiecki, złotoryjski, jeleniogórski i kamiennogórski. Czyli tam jest ta architektura rozproszona, natomiast największe skomasowanie tych domów przysłupowych jest właśnie na terenie worka turuszowskiego. Domy te w zależności od tego, gdzie były usytuowane, miały też różne funkcje. Najwięcej funkcje do dzisiaj to jest funkcja mieszkaniowa, ale były również budynki usługowe, kulturalne i gospodarcze. Schroniska górskie z pewnością Państwo znacie, schronisko Stukizerski czy Samotnie. Agroturystycznych obiektów jest najwięcej, które funkcjonują dzisiaj, które poszerzają naszą ofertę turystyczną. Można powiedzieć, że ogólnie, że stan techniczny tych domów przysłupowych na naszym terenie jest mocno alarmujący. 3/4 tych domów nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest chroniona, można powiedzieć, prawem. Każdy właściciel może z nim zrobić, co zechce. Stowarzyszenie Nasze Dom Kołodzieja od wielu, wielu lat zajmuje się właśnie ratowaniem tej substancji budowlanej, ale również przestrzeni kulturowej, która ją otacza. I w tym miejscu chciałabym na chwilkę cofnąć się do worka turuszowskiego, do tego miejsca, w którym monokultura przemysłowa kopalni Turów przez lata dała pozwolenie na to, żeby zniszczyć to, co tam jest. Z opracowania wydanego przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków w 1971 roku czytamy, że było ponad 750 domów przysłupowych na tym terenie. Dzisiaj pozostało ich zaledwie 245. To świadczy o tym, że na naszych oczach dokonuje się degradacja tego naszego środowiska kulturowego. Nasze stowarzyszenie od wielu lat jest koordynatorem takich działań związanych z promocją, z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy koordynatorem takiego trójstronnego święta Dzień Otwartych Domów Przysłupowych, jednocześnie odbywającego się po polskiej, czeskiej, niemieckiej stronie, zawsze w ostatnią niedzielę maja. Wielkim sukcesem jest dla nas to, że coraz więcej domów po polskiej stronie zarówno jest zgłaszanych do tego święta, jak i ludzi, którzy przyjeżdżają na Dolny Śląsk, na Górne Łużyce i te domy zwiedzają. To święto oczywiście służy popularyzacji tej naszej drewnianej architektury na tym trójstyku. Na co dzień, tak jak wspomniałam, prowadzimy działalność edukacyjną, wskazujemy możliwości pozyskania środków finansowych, pomagamy właścicielom tych domów przy aplikowaniu, przy doborze później rzemieślników, przy rozliczaniu dotacji.
W ogóle chyba jestem też, mogę powiedzieć, pierwszą osobą w Polsce, która dostała dotację na prywatny zabytek, bo dzisiaj tak naprawdę to występuje w podwójnej roli. Jestem przedsiębiorcą w branży turystycznej i jako społecznik. Od 25 lat prowadzę działalność gospodarczą w Zgorzelcu, a swoją działalność prowadzę na obiektach zabytkowych. Właściwie taką misją może mojej firmy jest to, że tak naprawdę to ja funduję moim klientom, oprócz podstawowych usług gastronomiczno-hotelarskich, funduję przygodę. Przygodę w postaci historii, gdzie mogą się otrzeć o autentyczną tkankę ci moi klienci i potrafią to docenić. Jedno z miejsc, w których prowadzę działalność, jest przeniesiony dom przysłupowy, przeniesiony z oddalonej 30 km wsi, którą kopalnia węgla brunatnego Turów przeznaczyła na zasypanie. Wspólnie z mężem przenieśliśmy ten dom. Temu domowi daliśmy nową funkcję, funkcję komercyjną. Mieści się w nim obiekt trzygwiazdkowy hotelowy. I zrobiliśmy to nie dlatego, że mam fobię na gwiazdki, ale dlatego, żeby pokazać, że stary dom drewniany można również adoptować do współczesnych funkcji komercyjnych, bez uszczerbku dla jakości standardu. Ten dom przysłupowy w Zgorzelcu dzisiaj stojący jest takim praktycznie reprezentatywnym domem dla całej krainy i od niego to się wszystko zaczęło. Też i moja przygoda, przygoda społeczna, przygoda w ratowaniu zabytków. Tak wygląda nasz dom przysłupowy. Tam polecam foldery, które tam zostawiliśmy. A tak wygląda nasza kraina. To są te domy, które są gotowe turystycznie do, że tak powiem, sprzedania. I ta oferta z roku na rok nam się powiększa. Powiem tak, chyba wywołałam pewną modę na przysłupy, bo ludzie zaczynają te domy inaczej postrzegać, czasami nawet i obijać swoje domy, albo odbijać stare tynki, albo nabijać, imitując konstrukcję ryglową na te obiekty. Ale wracając do ratowania naszej przestrzeni kulturowej. Za nami wiele udanych realizacji remontowych na terenie całej krainy, ponieważ tak jak powiedziałam, nasza działalność jest praktycznie od Zgorzelca, czyli od granicy po Kamienną Górę. Ale mamy świadomość tego, że tak naprawdę jesteśmy na samym początku drogi. I nie jesteśmy w stanie zmusić przeciętnego Kowalskiego, żeby pokochał stary dom przysłupowy. Jeśli on tego nie lubi, nie czuje, nie ma w ogóle takiego zacięcia. I postanowiliśmy, a to się wydarzyło zaraz po powodzi w Bogatyni w 2010 roku, gdzie opinia publiczna mogła, z całej Polski mogła się przekonać czy zobaczyć, że my tam na końcu Polski, albo właściwie na początku, mamy swoistą dla naszego terenu architekturę regionalną. I wtedy był taki moment, gdzie nadzór budowlany szedł i przybijał kartki na tych domach, które stały wzdłuż rzeki, do wyburzenia. Wówczas nasz kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, pan Wojciech Kapełczyński, szedł za tym nadzorem i zrywał te kartki, mówiąc: nie, nie pozwolę wyburzyć żadnego domu przysłupowego. Te domy to są domy przeciwpowodziowe. Te domy były zawsze budowane na ciekach wodnych, tam gdzie była woda, ponieważ łużyczanie, tkacze musieli mieć dostęp do wody. Oni rosili len. Te domy nadają się genialnie właśnie na to. Oczywiście popłynęły te, które miały naruszoną statykę, przez wiele lat zaniedbane, nieremontowane. Oczywiście tak. Natomiast wystarczyło otworzyć, zdjąć ramy okienne, kiedy szła woda, pozwolić tej wodzie przelać się przez ten budynek, później kerszerem wymyć, pozwolić wysuszyć i wszystko. I to był ten moment, gdzie ludzie pospiesznie wyburzali swoje domy w Bogatyni, nie pytając konserwatora o to. To był ten moment trudny wtedy dla konserwatora właśnie, żeby to opanować. Ale wtedy powiedział jasno, jeżeli którykolwiek dom zostanie wyburzony, to żeby się żaden inwestor nie ośmielił wybudować czegoś innego. To ma powstać tylko nowy dom przysłupowy. I to, słuchajcie, ostudziło zapędy przy wyburzaniu tych domów. Z drugiej strony my jako z funkcji z naszych społecznych
zaczęliśmy pokazywać, że te stare domy też można remontować, że można na nie pozyskać środki finansowe. I tutaj duży ukłon dla wówczas ministra Zdrojewskiego, który nam zapalił zielone światło i trochę pieniędzy spłynęło na ten nasz obszar. To spowodowało, że jednak domy zostały, te, które, na które była wcześniej zakusa. No i zaczęto, że tak powiem, uzupełniać te plomby po tych wyburzonych domach nowymi domami. Ale jeszcze wówczas nie było gotowych narzędzi. Wtedy trzeba było sobie zapłacić za projekt budowlany nowego domu przysłupowego, żeby dostać w ogóle zgodę konserwatora. I tak się stało, że wówczas nasze stowarzyszenie doszło do wniosku, że to jest ten moment, musimy zapanować nad tą sytuacją i zrobić coś, co będzie, po pierwsze, konserwator będzie miał narzędzie, a po drugie, że ludzie, którzy będą chcieli się wybudować na naszym terenie, dostaną coś, żeby być w zgodzie z otoczeniem. I może, jeśli nie kochają starego, to wybudują sobie nowy, ale taki dom, który będzie nawiązywał do otoczenia. I wówczas zaczęliśmy szukać niemieckiego partnera, ponieważ chcieliśmy to zrealizować z projektu unijnego EWT Polska Saksonia. W sumie wtedy funkcjonował ten program. Nie było to łatwe, muszę Państwu powiedzieć, ponieważ wywołana dyskusja społeczna w mediach niemieckich była ostra. Mówiono, tak, no może nie mówiono wprost, ale dało nam się odczuć takie przekonanie, jak to my, jak to wy Polacy, którzy najpierw niszczycie naszą zastaną architekturę, dzisiaj chcecie ją ratować, tą przestrzeń kulturową? My nie chcemy nowych domów, mówiła tak starsza populacja Niemców. Natomiast młodzi Niemcy mówią, tak, świetny pomysł. Chcemy, żeby ta nasza architektura się rozwijała. Znaleźliśmy w końcu partnera po niemieckiej stronie, Fachring Ungebinde Haus. Jeszcze chciałabym wrócić do takiego momentu, że tłumaczyliśmy to tym, że mamy trochę inne uwarunkowania po obu stronach granicy, że po niemieckiej stronie mamy do czynienia z wyjazdem bardzo dużej ilości ludzi, którzy stamtąd wyjechało, że została stara populacja. Natomiast po polskiej stronie jest trend mimo wszystko do budowania się i chcemy nad tym zapanować. I w końcu partner niemiecki powiedział, dobra, robimy ten projekt. Zleciliśmy wspólnie Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Wrocław zorganizowanie konkursu międzynarodowego na modelowy jednorodzinny dom przysłupowy. No, coś nie mogę? A, tamtą stronę? Muszę strzelać? O, jest. Właśnie. Prace, które wpłynęły, były to zarówno prace koncepcyjne, które wpłynęły do tego konkursu, to były prace zarówno biur projektowych, jak i studenckie prace, pokazały nam, że ta nasza architektura tak naprawdę może odpowiadać dzisiejszym trendom modzie, nie musi być wcale kojarzona z czymś archaicznym. I te projekty tak naprawdę pokazały nam, że to wcale nie jest taki niszowy temat, ta nasza architektura regionalna i że jest na to zapotrzebowanie. Tu mamy różne projekty koncepcyjne. No, już sobie nie mogę poradzić. Konkurs ma swoje prawa architektoniczne, w związku z tym nie będziemy dyskutować tutaj o różnych za i przeciw, to się samo musi wybronić. Natomiast naszą intencją było to, żeby to nie były wierne kopie starych domów przysłupowych, ale raczej rozwinięcie myśli twórców tej architektury. Spośród tych projektów wybraliśmy sobie cztery, które rozwinęliśmy, czyli zleciliśmy opracowanie pełnych projektów budowlanych.
Strona niemiecka bardzo nalegała na dwa moderne, my z kolei chcieliśmy dwa tradycyjne. I mamy na gotowo te cztery projekty, które są na tablicy, które dystrybuujemy za darmo. Za darmo każdemu inwestorowi, który chciałby się wybudować w naszej krainie. Jest to bardzo mocno podkreślane, nie można i zapisane, że nie może taki projekt wyjechać z naszego regionu, że on dotyczy takich, a nie innych powiatów, znaczy tych obszarów gmin, powiatów i to jest ustalone regulaminem. Boże, mało techniczna jestem. Takie domy oczywiście już powstały i powstają cały czas w naszym regionie. Niezależnie od tego powstają również projekty, nowe domy z projektów indywidualnych, które są równolegle, że tak powiem, realizowane. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że oprócz domów jednorodzinnych przeprowadziliśmy kolejny program Świetlica Przysłupowa Świetlicą Marzeń, projekty budowlane dla Partnerstwa Izerskiego. Projekt zrealizowany na przełomie 2014 i 2015 roku w ramach obszarów wiejskich. I to jest projekt skierowany dla samorządów lokalnych. I takie świetlice również już powstały i powstają, kolejne dwie. I podkreślę, to są projekty dystrybuowane za darmo. Tyle mamy maszynę kolportującą, mamy prawa autorskie, mamy do tego prawo, natomiast później już projekt ten należy dostosować do terenu, tak? Czyli projekt już musi być po prostu dalej przetworzony, że tak powiem, żeby dostał pozwolenie na budowę. Jaki wkład wnosi to nasze działanie? No przede wszystkim na utrzymanie tego ładu przestrzennego w krainie domów. Szczególnie po polskiej stronie, gdzie na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła wielka degradacja tego krajobrazu i kulturowego przez zniszczenie jej i zastępowanie jej mało takimi udanymi formami architektonicznymi. Tworzenie miejsc pracy dla architektów firm budowlanych ciesielskich poprzez zlecenia. Tworzenie procesu wspólnej marki regionu opartej na zasobie kultury materialnej w postaci zabudowy przysłupowej oraz kształtowanie tożsamości regionalnej. Ten katalog, który mamy, który też wyłożyłam, katalogi pokonkursowe, jak i gotowe projekty budowlane domów jednorodzinnych i świetlic, to szansa dla ludzi kreatywnych, którzy pomimo historii zechcą kontynuować istniejące zastane dziedzictwo. To pobudzenie do przemyśleń zarówno uczestników konkursu, architektów, studentów i mieszkańców dla krainy. To próba uporządkowania naszej krainy domów przysłupowych, tego co piękne i co wyjątkowe i co zachwyca najczęściej przyjeżdżających nasz region turystów. Nowe domy przysłupowe nie oddadzą klimatu starych domów, ale przyczynią się do zachowania ładu, równowagi w otaczającej je przestrzeni, do zachowania utrwalonych struktur i wyglądu miejscowości, gdzie istnieją trwałe i wyraźnie zarysowane struktury osadnicze i historyczne zespoły staromiejskie. Dziękuję Państwu za uwagę.